oczywiście przyznaję rację. Myślę, że patrząc na samą grę, to my stworzyliśmy sobie kilka sytuacji. Praktycznie przeciwnik miał jedną i w ogólnym rozrachunku jest 2-0. Myślę, że zabrakło takiej pazerności pod bramką przeciwnika, takiej większej chęci jeszcze zdobycia tej bramki. Bo jeśli chodzi o grę zwłaszcza w pierwszej połowie, to naprawdę było nieźle. No tak, początkowo na prawej pomocy też ta pozycja nie jest mi obca. Grałem wcześniej nie jeden mecz na tej pozycji, więc trener tak zdecydował, więc starałem się dawać jak najwięcej. Później wróciłem na swoją nominalną pozycję. No w tej drugiej połowie po tej bramce na 2-0 tak widać było, że delikatnie podcięło nam to skrzydła, bo do momentu tej straconej drugiej bramki to my prowadziliśmy grę. Zresztą później było podobnie, mieliśmy swoje sytuacje i musimy strzelać tak jak wcześniej powiedziałem.